dobry wieczór Państwu. Obiecany start naszego projektu. Ja chciałem w kilku słowach powiedzieć, o co chodzi, skąd wziął się pomysł. Pomysł wziął się z Facebooka, ale jeszcze wcześniej to się wziął z jakiejś potrzeby serca, potrzeby szczerości, potrzeby ruszenia tematu, którego nikt nie rusza z różnych przyczyn. Często więc to jest brak odwagi i tak zwany obciach. To jest najczęściej tak. Natomiast chodzi o to, żeby poruszyć tutaj tematy rzadko poruszane w związkach albo poruszane w sposób zupełnie niewłaściwy. Bo w związkach, jak mówi się o seksie, to mówi się w sposób bardzo powierzchowny, a publicznie to już nie mówi się wcale. A chodzi mi o to, żebyśmy my z Kingą dzięki tym filmom zaprosili Państwa do dyskusji. Czyli pod publikacją tego filmu zapraszamy po prostu do jakiegoś dialogu, do rozmów. A prawda taka jest, że ja wcale Kingi nie szukałem. Jakoś tak sama się znalazła i to jest piękne życie. Dlatego, że dobrze się rozumiemy i w lot nam to idzie. A że jestem Kaduła, to Kinga powie coś od siebie. Powiedz cześć wszystkim. Bilek powiedział, że z potrzeby serca, a później, wcześniej powiedział, z Facebooka. Właśnie z potrzeby serca i z tego, że oboje... No, ja mogę mówić za siebie. Zawsze ten temat mnie bardzo dotyczył poprzez swoje skole taneczne. Staram się przybliżyć ludziom tą formułę sensoryczną, seksualną, jaką jest burleska, ale w tańcu, nie w burlesie, nie w teatrze, w tanecznej formule, czysto tanecznej formule, intymność i sensualność. I odpowiedziałam na zdanie Wilka na Facebooku, które brzmiało, kto chciałby o tym pogadać. Myślę, pomyślałam, że jestem w miarę poinformowana w temacie i zajmując się tym, więc stwierdziliśmy, że zrobimy takie rozmowy. A ponieważ kobieta i mężczyzna muszą się składać na ten yin i yang, rozmowa o seksie również, więc jesteś to oboje. I tutaj jeszcze, proszę Państwa, taka ciekawa rzecz, którą spostrzegliśmy my dopiero dziś, gdyż to jest druga próba. Pierwsza nam nie wyszła, ale o czym mówię? Kochani, my też tu czegoś uczymy się. Bo tak z grubsza rzecz ujmując, to my wiemy, o co nam chodzi. Natomiast nigdy tego nie robiliśmy. A rozmawiając w ten sposób ze sobą, my po raz pierwszy wkraczamy na zupełnie nową ścieżkę. Czyli rozmawiamy jak mężczyzna z kobietą, jak para, którym nie jesteśmy, ale tak się tutaj odgrywamy. I chodzi o to, że pierwszy raz zapoznajemy się w jakiś sposób według zupełnie innego klucza. Według nie tych schematów, które były do tej pory. A więc, gdy wchodzimy w zupełnie nowy świat, to tak na dobrą sprawę macie Państwo okazję zobaczyć, jak my uczymy się. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale to jest piękne, bo to jest czysto spontaniczne. Kochani, jesteśmy zupełnie przygotowani. To jest czysta potrzeba. I chyba jest jeszcze jedna rzecz, już się puszczam do głosu. To ważne. Ja sobie zdałem sprawę dziś w przerwie, że wszystkim przemi wobec, teraz mówię o tej miłości bezwarunkowej i piszę to wyraźnie, nie wiem z jakiego powodu, nie powiedziałem tego tobie. Nie, bo nie rozumiesz. Ja chciałem powiedzieć Kinga publicznie, że ja cię po prostu kocham. Całym sercem cię kocham, Kinga. I to jest naprawdę miłość taka prawdziwa, bo nic nie stwarzam. Jest pięknie, jak jest. To jest świetna zabawa, poznaje człowieka. No i to jest świetny też wstęp do tego, co jest miłość między ludźmi, partnerów w życiu, partnerów przyjaciół, zrozumiał związku z Witkiem, ale jesteśmy chyba parą ludzi, poszukują wiedzy w tym samym doświadczeniu. I być może nas życie nie rzuciło razem, ale rzuciło nas w ten sam temat. I mimo, że dzieli nas 500 kilometrów, stwierdziliśmy, że będziemy razem o tym mówić i razem świadczyć o tym, w jaki sposób my widzimy, jak
rozmawiać na kłopotliwe tematy. Kłopotliwe w sensie typowym. I poruszyłeś temat piękny, bo temat miłości bezwarunkowej, która występuje i musi występować przy starcie każdej możliwej relacji. Na początku nie wystawiamy warunków drugiej osobie, jak ją poznajemy. Jest taki myk, który po prostu czujemy w środku, takie wow. Chcemy tę osobę poznać, chcemy z nią pracować. Później pojawiają się wątpliwości, oczekiwania i skąd to się bierze. To się bierze z różnych schematów myślowych, z różnych programów wgranych przez całe życie, wychowania, sposobu wychowywania nas przez rodziców, środowiska, w jakim wychowywaliśmy, norm społecznych i innych takich rzeczy, a nawet pewnie z różnych uwarunkowań karmicznych. I teraz to, co my chcemy zrobić, to pokazywać, że nie trzeba w to iść. Trzeba się zastanowić, wziąć dwa oddechy i zanim się naprawdę stwierdzi, że ten tak jest tak i koniec i on jest kłamczuchem, ja się go nie będę pytać. Facet w kurze oczywiście, mówię do kobiet. Jak się czymś wkurzy, to on jest kłamczuchem, taki się kijowaki, to pamiętajmy, że jeżeli nam pojawia się coś w naszym doświadczeniu, to musimy to wniknąć i się tego nie bać. I Witku, chyba to ci chodziło, prawda? Chodziło ci o tą miłość wyznakową na starcie. I chodziło mi o to też, Kinga, żeby to było szczere, bo mi się bardzo podoba, że od pierwszego odcinka mówimy, jak jest. Otóż, proszę Państwa, nie mam kompletnie żadnego doświadczenia. Jeżeli chodzi o formę przekazu, to ktoś się zapyta, co was uprawnia, żeby pokazywać innym. Nic. Tylko czystość serca. I chcemy pokazać, że to wystarczy. Dlatego, że to jest bardzo miłe, piękne, fajne, że można powiedzieć kobiecie przez Skype, kocham cię i przychodzę do ciebie z miłością swoją. Czyli ja nie przyszedłem kochać w sensie wymagać, tylko kochać w sensie dać. Przez Skype kobiecie, w sensie stricte istocie chciałam tu zwrócić uwagę. Ale to mimo wszystko zobacz, no stereotyp zawsze się plącze. Tak, ponieważ jeżeli mówimy o kobiecie, to wtedy ja musiałabym być rzeczywiście w relacji z Witkiem i z tobą, żebyśmy mówili o miłości partnerskiej, tak? Ale to, do czego nawiązuje ten temat, jest chyba tym, o czym ja z kolei chciałam powiedzieć, z tej miłości bezwarunkowej. Co ją burzy i co się dzieje takiego, że po pierwszym tym wow w związku nagle zaczynamy mieć problemy i je napotykać. Moim zdaniem to jest zawsze lęk. Lęk przed czasem, kiedyś wcześniej spotkało, być może w tym wcieleniu albo przy nim. Coś, czego się boimy, to się nauczyliśmy, że to nie działa, tak nie powinnam robić, ten mężczyzna powinien mnie tak traktować. Zaczynam się tego bać, zaczynam z tym walczyć. Albo poprzez dyskusję, albo przez kłótnie, albo przez, nie wiem, zamykanie się w sobie, albo poprzez awantury, tak, albo poprzez po prostu znikanie. I teraz, jeżeli ten lęk się pojawia, a to nie znaczy, że ten lęk dla nas nie pasuje, tak, nam nie pasuje, albo nie będzie naszych oczekiwań. I powiem za oszczo, jeśli jednak może być miłości. Taki mały cytik, który ostatnio mnie bardzo ujął. Ale jeżeli jest lęk, to nie uciekajmy przed nim, bo zawsze go albo wzmacniamy, albo on po prostu powróci w innej postaci, w następnej relacji. Nie uciekajmy od tego, po prostu bądźmy obecni, zobaczmy, co się wydarza. Uciekanie od lęku też jest formą transformowania go w agresję, w kłótnię z tą osobą. Tak więc jakby bycie tu i teraz i obecnym, i o tym mówią wszyscy filozofowie i duchowi, mistrzowie naszych czasów, bycie tu i teraz jest jedną formą poznania się tak naprawdę i nie przypisywania formułki do każdej z osób, ponieważ jeżeli raz facet do mnie nie odzwonił, nie wiem, coś się wydarzyło, to ja już mu przypinam metkę na zasadzie, oj, on pewnie mnie albo zdradza, albo szukuje, albo coś. To może być problem, który trzeba przekroczyć. Warto przekroczyć,
O tak, nie trzeba, nikt tu nie każe nikomu nic robić. Rozmawiamy o tym, co chyba wszyscy przeżywamy i do czego chcemy, nie wiem, uświadomić ludzi, żeby od tego nie uciekali, żeby nie uciekali ze swoich problemów i żeby nie przypinali ludziom metek, bo ludzie są naszym zwierciadłem, tak? Pokazują nam nasze problemy. Wiem też, że jakimś celem na pewno jest to, żeby pokazać, wiecie, my wszyscy jesteśmy równi, żeby nie było. Ale to jest tak, że zawsze ktoś musi zrobić ten pierwszy krok. Nigdy nie idziemy tyralierą. To nie jest wojna. Więc tak na dobrą sprawę, to nie chodzi o posiadanie nauczycieli. Chodzi tylko o to, że zawsze ktoś musi być pierwszy, żeby pociągnąć innych za sobą. I to mniej więcej o to chodzi. Dlatego, że zobaczcie, drodzy Państwo, już widzimy, jak zauważamy błędy, które my w kółko popełnialiśmy. Każdy z nas jako jednostka, bez względu na płeć, wiecznie wchodząc w związek, generujemy problemy przez porównywanie. Utracąc poprzedni, już myślimy, o, nic lepszego nas nie czeka. I wtedy rzucamy się na partnera, jakby żeby się nachapać. Musi spełnić nasze oczekiwania, bo się trafił i teraz wkładamy w nim nadzieje, plany. Blokujemy życie. Chwila tu i teraz to jest jedyna forma życia, jaka jest. Cała reszta to naprawdę jest sen. Głęboki sen. Natomiast my dopiero tego się uczymy. I generalnie to jest fajne, bo chcemy Państwu pokazać coś, czego my jeszcze też nie umiemy. I to jest piękne. Czy ktoś kiedyś powiedział, że najwyższą formą tak naprawdę wyższą szkołą jazdy istnienia jest już bycie w związku. Tak naprawdę wtedy mamy do czynienia z bardzo dynamicznym rozwojem samego siebie. Jeżeli ktoś ucieka od rozmów ze swoim partnerem, zachowuje się schematycznie i wewnętrznie się czuje, że się zaczyna nudzić w związku, to nie dlatego, że ta osoba, zapewne nie dlatego, że ta osoba jest nuda i on jest nudny, tylko dlatego, że właśnie unikają konfrontacji w niektórych problematycznych sprawach. I taką problematyczną sprawą jest też sprawy związane z seksem. I z tym, że boimy się mówić o swoich pragnieniach, boimy się mówić o swoim, dlatego, że jakby my tutaj o związkach i o ludzkości, o samoświadomości moglibyśmy mówić bardzo szeroko, prawda Witek? Ale my chcemy obrać sobie stricte temat toru, więc tak, pierwsze, jesteśmy w relacji, tak? Jesteśmy już w relacji, jesteśmy już w związku. Łączy nas na początku. Dajemy bezwarunkowo bardzo dużo miłości drugiej osobie i stąd się bardzo szybko zakochujemy w drugiej osobie. Później zaczynamy oczekiwać. Jak zaczynamy oczekiwać, blokujemy nawet to, żeby powiedzieć swojemu partnerowi, słuchaj, mam na ciebie ochotę, moglibyśmy dzisiaj urozmaicić nasz seks o coś tam, tak? I po prostu blokujemy to w sobie, bo chcielibyśmy to usłyszeć od partnera, chcielibyśmy spowodować, żeby on się domyślił, chcielibyśmy, nie wiem, chcielibyśmy, żeby ten facet po prostu wiedział, o co chodzi, tak? Ja mówię z perspektywy kobiety. Witek może powiedzieć z perspektywy faceta i po co tu jesteśmy obok. Ale zobacz, Kamila, jak piękne to jest. Uczę się i ja się kocham uczyć przede wszystkim. I to mi się podoba. Zobaczcie Państwo, wchodząc w relację opartą na miłości bezwarunkowej, już na dzień dobry, ja wchodząc w jakiś związek partnerski, dostaję odbicie tego, co jest mi potrzebne, a nie tego, co oczekuję. Bo jeśli przychodzę z sercem do drugiej osoby, tak w ciemno, to po prostu my się dostrajamy do siebie, do tego, czego my jeszcze nie wiemy. I to jest piękne, Kinga, co my robimy, bo my wchodzimy na grunt zupełnie nieznany i zobaczysz, my będziemy uczyli się siebie. Ja siebie, ty siebie, bo i to jest świetne, a inni niech się przyglądają, bo my nie jesteśmy żadnym wyjątkiem. Także po prostu polecamy, to jest coś więcej niż świetna zabawa. To jest efekt poznawczy. Przestańmy mówić o miłości bezwarunkowej. Bo to nie jest słowa. To trzeba zacząć coś robić. To znaczy, wytrwanie w miłości bezwarunkowej w relacji, to jest chyba, jeszcze raz powiem ten sam slogan. To jest wyższa szkoła jazdy generalnie, bo jednak chcę zostawiać do tego partnera i tylko cała akcja polega na tym, żeby wytrwać w takim myśleniu, od siebie zacząć. Tak? Żeby partner ci po prostu dawał, a nie był zmuszany do tego, żeby to, bo to tak działa, wiesz,
Ale też chcę zacząć, ale chcę rozwinąć, bo nie chcę, żeby tutaj poszła zła informacja jakby weter ode mnie, że w pewnym momencie poczułam, że moja relacja, w której jestem, wystopowała. Nie wiedziałam dlaczego zupełnie. Czułam, że mnie wywala z tej relacji. Czułam, że jestem mniej zainteresowana relacją. Czułam, że coś się po prostu wystabilizowało na tyle, że już nie ma tego polotu, nie ma tego rozwoju, nie ma tego rozwoju. O tak. I słuchajcie, doszłam do wniosku, i wielu osób tutaj pewnie, wiele osób by się zdziwiło, doszłam do wniosku, że problem na tym, przez to, że poczuliśmy, że jesteśmy się pewni, wzięliśmy się za pewnik i nie widzieliśmy nic, żeby się rozwijać, nic po prostu. I krokiem w tył uratowaliśmy tą relację. Krok w tył polegał na tym, że ja mieszkając z kimś, przestałam z tym mieszkać po prostu, ale się nie rozstałam z tym kimś. Czyli nie poszłam schematyczny, zrywam z tobą, bo nie dajesz mi tego i tego i tego, bo zaczynam się przy tobie nudzić, chociaż czy znam moje ego mówiło, no nie, no ja skoro się nudzisz, no to go zostaw, w ogóle po to ci to, w ogóle ja to, tak? Ale jak na tyle otwarty był mój partner, żeby o to pogadać. I nie uniósł się ego, nie powiedział, o, ty się ze mną nudzisz, to narała, ja sobie znajdę inną. Tylko wysłuchał, o co chodzi. I też zrobił coś takiego, że to w sumie też czuję. Czyli jakby się przyznał, czyli przyznała się tu i teraz do tego, że potrzeba twojej duszy, potrzeba twojego ciała jest ważną potrzebą. I nie robienie z tego wielkiego halo, ktoś kogoś krzywdzi, ktoś komuś coś zabiera, nie dają tego, tylko po prostu jakby wychodzenie z perspektywy tego, że my mamy siebie przede wszystkim, samych siebie mieć. My nigdy nie posiadamy drugiej osoby na własność. My mamy siebie i z tego możemy nie oczekiwać, że coś dostaniemy od kogoś. Po prostu dawać siebie. To jest jedyny pewnik, jaki masz. Możesz dawać siebie. To jest jedyne co jest pewne we wszechświecie. A z dawania przychodzi to, co dostajesz. Nigdy nie jest odwrotnie. Jeżeli ludzie czekają, nie dając nic, i czekają, aż się dostaną, to zawsze ta relacja się będzie wykańczać, zawsze się będzie stopować i zawsze drugie i jedno i drugie będzie czekać na to, żeby dać. Tak samo tak ze wszystkim, prawda? Z tymi rozmowami. Dlatego jakby dzisiaj chyba Witek, rozpoczynając bardzo ogólnie, mówimy o związkach jako takich. Tak, jeszcze no. Ale tak naprawdę będziemy robić nasze scenki. Właśnie, bo chciałem powiedzieć, daj mi Kinga, dosłownie minutkę. Jasne. Proszę Państwa, to jest strasznie rozwojowe wszystko i takie spontaniczne, przez co piękne, dlatego że Kinga jest bardzo dobrze przygotowana do jakiejkolwiek formy teatru. Czyli jeśli my będziemy te scenki robić, to już będzie jej reżyseria, bo jest w tym lepsza ode mnie. Ja się muszę nauczyć grać, bo tego nie umiem, ale wszystko przede mną. Ale chcemy to robić dwutorowo. I popatrzcie, jak wygląda ten pierwszy odcinek, tu nie ma żadnych scenek. To znaczy, ja będę Kingę zapraszał do takich rozmów i takie filmy będą pojawiały się, a jednocześnie będziemy robić to, co będziemy odgrywać. I to już będzie zupełnie inne, to będzie taka zabawa. I to będzie już wszystko autorstwa Kingi. Znaczy, Witku, ja to sprostuję, ja nic nie reżyseruję, ja tylko wymyślam temat i staram się nadać taką intencję w temp przegłosu i intonację, czy jak nazwać, żeby Witek wcielił się w tą drugą stronę i odpowiedział mi dokładnie tak, jakbym była jego dziewczyną w danej sytuacji życiowej. No ale nie no o tym, tylko to pokażemy. A tak naprawdę dzisiaj, to musimy o tym wspomnieć, dzisiaj jest pełnia różnowego księżyca, tak? W wadze. Byśmy zapomnieli. Proszę Państwa, ja odsyłam na stronę Wiedźmy Ani. Ja nie mówię, ona się zajmuje tym jak najbardziej i jakby ona wie dużo na ten temat i to, że my to dzisiaj robimy, jest dla nas też dużym wydarzeniem, że akurat dzisiaj, ponieważ tak jak napisała Ania u siebie na Ania Sokołowicz
znaleźć na Facebooku. Pełnia różowego księżyca w wadze. Jej zadaniem jest przede wszystkim uruchomić miłość w każdym przejawieniu, które jesteście w stanie odczuć. Ten moment jest właśnie powodem, dla którego wiele osób cieszących się energiami boi się tegorocznej sny. Po pełni, która nieodwołalnie nadciąga, wszystko będzie już dla nas zewnętrzne. Ostatecznie rozprawimy się z iluzjami emocjonalnymi, które często wielkim wysiłkiem utrzymujemy przez lata. Dzięki wpływowi księżyca poczujemy, jakiego rodzaju kobiecością dysponujemy i jakiego męskiego odpowiednika ona potrzebuje, byśmy jako dusza, jego dusza odczuli pełnię. Zatęsknimy za tantrą, współprzenikaniem, telepatią, naszą odrębność i jej rolę w tworzeniu jedności. I właśnie, zapraszam na Facebooka Akademia Ducha. Ania świadczy różnego, że tak powiem, odczarowania, rytuały może pomóc. Ale wyszłam od tego i przypominam to, bo z kolei Witek mówi o tym, że przedsięwzięcia zrobione dzisiaj mają rację bytu, że cieszymy się, że dzisiaj. A po drugie, kochani, tutaj było takie zdanie. Zatęsknimy za tantrą, współprzenikaniem, telepatią na każdym postrzeganym poziomie, tak? I poznamy odrębność i rolę w tworzeniu jedności. Właśnie, tworzenie jedności między kobietą a mężczyzną. Kobieta i mężczyzna są równi, ale różni. Różni, jesteś różni. To jest piękne. I to jest to. No, jeszcze jedna rzecz. Wrócę do tego, że dzisiaj jest taki dobry dzień na zaczęcie. Tutaj wiele osób, które będzie to oglądać, wie, że ja od początku roku pisałem głośno, że szukam czegoś, co dałoby, nadałoby smak mojemu istnieniu na Facebooku. Nie chcę robić takiego szumu informacyjnego. Ja chcę, żeby to wszystko miało jakiś smak. I wiesz, Kinga, uważam, że te nasze rozmowy będą miały swój klimat i swój gust. O to mi chodzi. To będzie bardzo klimatyczne, bardzo fajne. Wydaje mi się, że będzie nas się miło słuchało. Po prostu. Zastanawiam się, że to nie na siebie. Ale Witku, fajnie, żeśmy o tym rozmawiali, nie nagrywaliśmy tego, więc może tylko jeszcze krótko w dwóch słowach. Równość w różnicy. Tak. Przysłowiowa lodówka na siódme piętro. Kobieta nie ma serców, żeby to zrobić. Ale tak jak ja uważam, bez niej, na przykład kobieta może podać wodę mężczyźnie, który się męczył, wnosząc tą lodówkę, nie wiem, powiązać mu, przypomnieć, że ma rozwiązane sznurowadło, zauważać małe elementy, bo ma inną naturę. Dokładnie. To nie znaczy, że ona nie uczestniczy w procesie. Jeżeli ktoś śmie umniejszać kobiecie, jej roli, chociażby nie wiem, w polityce czy w czymś, to niech zauważy, że tak naprawdę potencjał kobiety w tych aspektach był totalnie niewykorzystywany. I te kobiety w polityce, moim zdaniem, które teraz zajmują się polityką po męsku, nie będą miały takich rezultatów, jak kobiety, które zaczną podejmować. I wtedy będziemy się dopełniać. Bo nie chodzi o to, żeby ktoś miał władzę. No niestety w polityce jest ten problem tej władzy i dlatego nikt, kto zajmuje się duchowością, po prostu się tą polityką nie zajmuje, bo od duchowości nie ma mowy o władzy. Ale generalnie chodzi o to, żeby się dopełniać, bo bez, chodzi o to, żeby stworzyć tą pełnię w swojej odrębności. Żeby się nie zastępować. To nie jest tak. Zastępować, brawo, to jest świetne. Wnosiła tą lodówkę, a on żeby zaczął zerować skarpetki, to nie o to chodzi, kochani. Chodzi o to, żebyśmy sobie pozwolili autentycznie na uzupełnianie się kompletne. Czyli wracamy troszkę do starych wzorców. Mężczyzna ma swoją rolę, a kobieta swoją. Ale jesteśmy na równi traktowani. Nikt nie jest lepszy, ani gorszy. Kropka. Tak. I kochani, to co do tej pory ja, czym ja się zajmuję i czym chcę się zajmować dalej, oczywiście, zajmuję się ruchem dla kobiet, ruchem takim przypominającym im o ich kobiecości. Tym kobietom, które poszły za daleko w tą emancypację i za daleko porównywanie się do mężczyzn.
Ja absolutnie nie czuję się gorsza od mężczyzn, wręcz powiedziałabym, jestem dumna z tego, że jestem kobietą. Mężczyzna też powinien być dumny z tego, że jest mężczyzną, ale nie lepszy czy gorszy. Nie ma czegoś takiego w słowniku, w pojmowaniu. I to jest super i myślę, że tu jest czas na naszą piosenkę, ale to już po przerwie. Przyszło mi do głowy, żebyśmy byli świadomi swojej płci. Facet jak jest facetem, to jest mu dobrze z sobą, wtedy może być mężczyzną. I tak samo kobieta. Ona musi wiedzieć, to nie to, żeby znaleźć sobie faceta, który mi to mówi. Tak, jaka ty jesteś wspaniała i tak dalej, nie to chodzi. To musi wyjść z niej. I wtedy ten facet znajdzie się. Czyli my dostajemy to, na co jesteśmy gotowi. Prosto. Dokładnie. I to też jest ta miłość bezwarunkowa. Przychodzimy z miłością, dostajemy miłość. A do tej pory robiliśmy odwrotnie. Szliśmy po miłość. I kogo nas kurzało, że coś jest nie tak. To idealnie to powiedziałeś. I przykładem pewnie z życia wielu kobiet, które sobie radzą, w pewnym momencie się rozeszły ze swoimi partnerami życiowymi, stają często z dziećmi. Teraz to jest dosyć częste. Jest to, że zaczynają się użalać nad sobą, że są zbyt słabe, żeby dawać radę sobie z wychowaniem dziecka, pracą, utrzymywaniem się innymi rzeczami. Ale z drugiej strony robią to i pokazują wszystko, zobaczcie, okej, jestem silna, zobaczcie, daję radę. To nie o to chodzi. Rób to na tyle, na ile możesz, dając to, ile, i jakby nie zamykaj się, nie pielęgnuj sobie tego żalu, że świat cię skrzywdził, po prostu tak się stało. I wtedy pielęgnując sobie kobieco i wkładając spodni, jakiś kolega powiedział, Kinga, ty musisz zdjąć spodnie, ty jesteś chętnie chłopem. W pewnym momencie taka byłam. Mega zaradna, mega zmobilizowana do tego, żeby ogarnąć. Jak tylko jakiś facet próbował mi coś pomóc, ja to zrobię. Byłam taka. I słuchajcie, nie mogłam przyciągnąć faceta do swojego życia. Wręcz wszyscy, że tak powiem, znikali z mojej drogi. O, najfajniejsze, co w sobie masz, to po prostu schowałaś. No dokładnie, więc jakby bądźmy sobą i tej wyjątkowości w sobie, wtedy przyciągniemy ludzi, którzy to doceniają. Tak, dokładnie. Przecież każdy z nas tutaj na tej planecie jest naprawdę w indywiduum, ale żeby to wiedział, musi siebie poznać. Porównania, bo to nie jest indywidualne. Indywidualne jest to, co jest z nas w środku. To jest prawdziwe. A jak to przełożymy na sprawy intymne, to już w następnej części. To już będzie ta rola, którą my gramy. Będziemy się, proszę Państwa, tu przebierać, odkrywać to, żeby się w teatrze. Natomiast to, bo też uprzedzam pytania. Wiele osób się zastanawia, co wy tu będziecie robić. Kochani, to nie będzie pornografia. To po prostu nie spodziewajcie się, że tutaj kręcimy pornola. To nie pornografia przez Skype'a? Tak, na tej bazie tak. Będziemy prowokować, będziemy mówić okej, ale prowokować do myślenia. O to chodzi i do zmiany postaw. Dziękuję wszystkim. No ja dziękuję ze swojej strony za zaproszenie. To na przyjęcie mojego zdłużenia, tak powiem. Pomysł twój. Słucham? Pomysł twój. Ja dziękuję za pomysł, bo ja chciałem coś zrobić, a do końca nie wiedziałem co. Przyszłaś ty, widzisz, bo też pojawia się w moim życiu dlatego, że byłem na to gotowy i nie wiedziałem na co. Teraz wiem. Patrzcie, nie planujmy. Po prostu żyjmy, a wszystko przychodzi. Po prostu z takie piękne życie. Dokładnie. Okej, Witku, to idziemy nagrywać scenkę. To my idziemy nagrywać scenkę. Dobra. Na pierwszym filmie, po czym pojawi się jakaś kontynuacja tego, bo mówię, robimy coś doktorowo. No i drugie. Czyli ja muszę się pożegnać, czyli przestać gadać. Świetnie, proszę. Przygody zapłaty. Dziękuję. Dziękuję bardzo.